4 września w Chumniskach po raz pierwszy odbył się parafialny piknik rodzinny. Ku uciesze organizatorów wydarzenie zgromadziło wielu mieszkańców oraz przyjezdnych, którzy podkreślali wysoki poziom organizacji pikniku. Julka przyjechała aż do nas aż z Łańcuta. Taki piknik parafialny, niby mała impreza, a jednak taki zasięg. Co cię tutaj przyciągnęło? Skusiło mnie wiele atrakcji, które tutaj proponują organizatorzy, szczególnie zabawy dla dzieci, bo ja jestem zwolenniczką takich zabaw oczywiście. No i teraz koncert Twojego Nieba, wiadomo, główna atrakcja wieczoru, więc warto było przyjechać nawet tyle kilometrów, żeby ich posłuchać. Przyjechałem z Bliznego, to jest miejscowość, no niedaleko stąd, trzy miejscowości dalej praktycznie, bardzo blisko. Niedaleko, ale jednak 15 kilometrów musiałeś przejechać. Co Cię skłoniło do tego przejazdu? W sumie to jestem tutaj przejazdem, bo wracam teraz z Krzemieny, na rowerach byliśmy z kolegą. No i teraz patrzymy, co się dzieje, takie no fajne zaskoczenie w sumie, że w ogóle co się dzieje w takich miejscowościach mniejszych. No i przyjechaliśmy tu, patrzymy, jest dużo ludzi, świetnie się bawimy, to wpadniemy zobaczyć. Mamy na przykład koleżanki, spotkaliśmy też, które bardzo dobrze znamy z naszej szkoły, z naszego otoczenia. No i wszyscy się świetnie bawią. Około godziny 15.30 na scenie pojawił się finalista programu Must Be The Music, Michał Matuszewski. Było to, temu smok było w maju, pachniał bez wzdłuż i wszerz w całym kraju. Pewien pan, miły pan z Amsterdamu, a powiedział prosty moją, bądź droga Aniu. Mariola, tak? Skoro świt, ja i ty wyjeżdżamy. Teraz mamy właśnie na scenie zespół Twoje Niebo, zespół pochodzący poniekąd z Podkarpacia i teraz w Krakowie, błyszczący swoją siedzibę. Także ja usilnie chciałem, żeby ten zespół wystąpił tutaj i cieszę się, że się udało. Hosanna, Hosanna, Hosanna temu, który jest. Hosanna. Hosanna, królowi oddajemy cześć. Ekstra, wszystko było super, próba akustyczna była sprawna, akustyk bardzo miły. Co nie zawsze się zdarza, jest naprawdę super, wszystko fajnie. W Twoim Niebie lekkie zmiany, widzieliśmy nowy członek zespołu, kto to jest? Tak, poznaliśmy Grzesia na Światowych Dniach Młodych w Katowicach. Dołączył do nas, zakochaliśmy się i został na stałe, został na dłużej. Ojciec mówił coś, że nauczył się tekstów w 5 dni, tak? Czy to prawda? Tak, Grzesiek jest niewidomy, więc nie miał takiej możliwości, żeby śpiewać z tekstów. Nauczył się, jest przezdolny, dał radę.